Jak powiedział Paulo Coelho, jeśli ktoś prosi nas o pomoc, to znaczy, że jesteśmy jeszcze coś warci. Swoją wartość okazali ludzie, którym nie jest obojętny los Dawidka Humeniuka, na rzecz którego 7 września w restauracji Kuźnia odbył się koncert charytatywny pod patronatem fundacji Zdążyć z pomocą. Z niego przeznaczony będzie na zakup wózka ortopedycznego, którego cena wynosi 10 tysięcy złotych. Podczas koncertu na rzecz Dawidka zagrał Bartek Wrona z zespołem. Odbyła się licytacja rzeczy ufundowanych m.in. przez Urząd Miasta Zgorzelec, KS Turów oraz sklep meblowy Gawin. Podczas licytacji nie została zlicytowana pufa ze skóry cielęcej, której wartość rynkowa wynosi 700 zł. Pufę tą można dalej licytować pod adresem podanym na dole ekranu. Licytacja potrwa przez najbliższe 2 tygodnie. Jest również do wylicytowania najnowsza płyta Bartka Wrony, a jej cena wywoławcza to 20 zł. Płytę licytować tą można dalej pod adresem podanym na dole ekranu. Dla osób, które zechcą wpłacić chociaż symboliczną kwotę, numer konta 50 10 20 11 56 0000 79 02 0007 72 48 z dopiskiem na leczenie i rehabilitację Dawida Humeniuk, Bartek Wrona zostawił swoje zdjęcia z autografami. Zdjęcia te będzie można odebrać w biurze obsługi klienta TVK Tomków w Zgorzelcu przy ulicy Iwaszkiewicza 14 za wpłaty na konto utworzone na rzecz Dawidka. Oglądając tą relację, pamiętajmy o słowach, które wypowiedział nasz rodak Jan Paweł II, iż człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest. Nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. Został dzisiaj zorganizowany koncert na rzecz Dawidka. Czy mogłabyś powiedzieć, co Dawidkowi dolega? Dawidek urodził się z wadą wrodzoną, z przepukliną oponowo-rdzeniową. Inaczej lekarze nazywają to rozszczep kręgosłupa oraz wodogłowy wewnętrzny. Co jest potrzebne na rehabilitację Dawidka? No na pewno wózek, bo już Dawidek ma w tej chwili 3 lata. No i ten wózek spacerówka, w którym jeździ, to już jest po prostu za mały. A dobry wózek kosztuje około 10 tysięcy złotych, także to jest naprawdę duża kwota. Ile do tej pory udało się zebrać? Mamy około 4 tysiące złotych. Bo można też pieniądze wpłacać na konto, tak? Tak, tak. To jest konto z fundacji Zdążyć z pomocą. No i każdy może wpłacić nawet dowolną minimalną kwotę. Tu koleżanka pomogła zorganizować właśnie koncert na rzecz Dawidka. Wspaniała naprawdę impreza. Mam nadzieję, że będzie i zbierzemy naprawdę dużo pieniędzy i w końcu uda nam się kupić ten wózek. Naprawdę dobry. Myślę, że będzie fajnie. Czyli co? Pozostaje życzyć, żeby udało Ci się jak najszybciej ten wózek zdobyć i Dawidkowi, żeby rósł i żeby mógł jeździć w większym wózku. No, dziękuję bardzo. Pióro i długopis, bardzo ładne, bardzo gustowne, srebrne, ze złotem, z napisem Zgorzelec. Naprawdę ładne. Cena wywoławcza całego pakietu 15 zł. Kto da więcej? 20. Mamy 20 zł. Kto da więcej? Proszę Państwa, taka mapa Dolnego Śląska. Co tam jeszcze jest? Przewodnik, mapa Dolnego Śląska, no i przepiękny etui, fantastyczny długopis, fantastyczne pióro z pięknym napisem Zgorzelec. Mamy 20 zł, kto da więcej? Mamy 30 zł. Kto da więcej? Wszystko się może zdarzyć, lecz nie poddawaj się, złe przeminie. I wiary już nie ma nas i przed siebie chcemy biec. Choć w oczach pozostał strach, jutro nowy wstanie dzień i możesz być światłem w środku.
Piechoty. Skąd się dowiedziałeś o tym koncercie? No, witam Was bardzo serdecznie, Bartek Wrona z tej strony. Moi drodzy, chciałbym Wam powiedzieć, że jest mi bardzo miło, że zostałem tutaj zaproszony do Zgrzelca, żeby uczestniczyć w tak bardzo charytatywnej akcji specjalnie dla Dawida. Zebraliśmy, tak jak już kolega też mówił, 1500 zł. Mam nadzieję, że zbierzemy jeszcze więcej pieniędzy dla niego. A dowiedziałem się tutaj przez Edytę, organizatorkę, nie wiem gdzie ona jest, tutaj krążę wzrokiem, a jest tam. I bardzo dziękuję za to zaproszenie, bo naprawdę było bardzo sympatycznie, bardzo miło i mam nadzieję, że takie imprezy będą się jeszcze powtarzać. Nie wiem, czy będziecie widzieć, czy nie, ale w każdym razie siedzę na takiej wspaniałej tutaj pufie, która jest do sprzedania. Mam nadzieję, że dacie więcej specjalnie dla Dawida. Mam nadzieję, że dacie więcej, dacie dużo, dużo więcej. Dacie całe swoje serce.